Okupacja czerwińska przez Niemców trwała od 10 września 1939 roku do 19 stycznia 1945 roku. Po wywiezieniu nowicjatu i kleryków nowi gospodarze zajęli cały klasztor i plebanie, zostawiając salezjanom kilka małych pokoi. Niemcy pozostawili w Czerwińsku dwóch starszych księży do obsługi parafii i trzech koadiutorów do pracy w gospodarstwie. Przez cały czas kościół był czynny i nabożeństwa odprawiały się normalnie, ale księża nie mogli prowadzić zbyt aktywnej działalności duszpasterskiej. Podczas okupacji zakład salezjański w Czerwińsku ocalał przed zniszczeniem. Niemcy zabrali z tutejszego kościoła trzy zabytkowe dzwony, dwie kapy, a z klasztoru cenne zabytkowe dokumenty i prawie wszystkie meble. W czasie wojny pewien austriacki profesor skradł z okuć drzwi 12-wieczną kołatkę mającą formę głowy lwa. W paszczy zwierzęcia mieściła się głowa człowieka, symbol grzechu. Podczas okupacji Niemcy wykorzystali kaplicę gotycką na magazyn chleba, niszcząc tym samym cenne freski. W Powstaniu Warszawskim zaś spłonęła Biblia Czerwińska, której iluminacje zainspirowały autorów romańskich fresków, odkrytych w 1951 roku w tutejszym kościele. Reszty zniszczeń wyposażenia domu dokonali żołnierze sowieccy i okoliczni szabrownicy. Udało się uratować przed wywiezieniem tylko inwentarz żywy w gospodarstwie rolnym. Zboczyliśmy, lekko myśli głupio, z drogi prawej na manowce nieprawości. Jałowy jak zły piasek, miraże z wodniczej pustki wiodły nas w otchłań ciemności. Słońce jasnej i przeczystej prawdy już dawno nie wschodzi nad naszymi występkami. Pustyni złudne fantasmagorie bierzemy za prawdę, fatamorganom ufamy. Zmiłuj się nade mną łaskawości swojej, w ogromie miłosierdzia
Yeah.